Dzień dobry. Dzisiaj pewnie najwięcej powiemy sobie o wyborach, ale zanim do tego dojdziemy, jeszcze dwie krótkie historie. Pamiętacie może tę sprawę z początku tego roku, kiedy dziennikarze TVN-u starali się o informacje o lotach najważniejszych osób w państwie. I wtedy oni tej informacji nie dostali, zrobił się szum medialny, szef kancelarii premiera przyjrzał się sprawie i okazało się, że to utajnienie było na podstawie jakichś notatek, które zostały sporządzone przez Marka Kuchcińskiego, poprzedniego szefa kancelarii. No i już ta sytuacja została udrożniona. W tej chwili można otrzymać informacje na wniosek. Sprawdziliśmy, rzeczywiście tak się dzieje. Ale my taką sprawę dotyczącą tych lotów mieliśmy już od zeszłego roku. W zeszłym roku zapytaliśmy mniej więcej o tej samej porze o loty z 2022 roku i właśnie w styczniu tego roku sąd wydał orzeczenie w tej sprawie i to jest dosyć ciekawe, bo również sąd nawiązuje do tych notatek, chociaż tu one są nazywane decyzjami, które utajniły dostęp do tej informacji. I sąd pisze tak. Organ odwołał się w sposób wielce enigmatyczny do bliżej niesprecyzowanej własnej decyzji o wyłączeniu żądanych treści z publicznego udostępniania. Ze stanowiska zaprezentowanego przez organ nie wynika nawet to, czy owa decyzja o wyłączeniu spornych treści z publicznego udostępniania została wydana w niniejszej sprawie. Nie mówiąc już o tym, że organ nie przesłał ani stronie, ani sądowi treści decyzji, na jakie się powołał. No i właśnie o tym mowa. Mowa o tym, że informacje są utajniane na podstawie czegoś. Właściwie nie wiadomo, co to jest, jakiej to podlegało procedurze. Dlatego to jest ważne, żeby teraz te decyzje bądź notatki, ponieważ one są różnie nazywane w różnych miejscach, zostały udostępnione opinii publicznej i o to również zawnioskowaliśmy. Czekamy na tę odpowiedź. Ale pojawiła się też jedna inna rzecz w ostatnich tygodniach, taka trochę kontrowersyjna, ale jednak pozwolę sobie o niej wspomnieć. Onet opublikował serię tekstów na temat tego, kto wchodził do Orlenu i no, wydźwięk tekstów jest taki, załatwiał sprawy z prezesem Obajtkiem. Orlen się oburzył, wydał oświadczenie, napisał, że to są wybiórcze informacje. No i dla nas to tylko oznacza, że to ten temat zasługuje na debatę publiczną. No bo jak to jest, że my nie wiemy, a nie wiemy, ponieważ wiele spraw w tej sprawie prowadziliśmy sądowej, my nie wiemy, kto ma tak naprawdę dostęp do ucha osób najważniejszych w państwie, bądź właśnie osób decydujących o dużych pieniądzach, inwestycjach. Także wydaje się, że ten temat, mam nadzieję, że w najbliższych latach uda nam się na ten temat porozmawiać, jak wygląda lobbying w naszym państwie i jakie powinniśmy mieć systemowe zabezpieczenia. Jawność księgi wyjść i wejść, bo na tej podstawie dziennikarze Onetu pisali swoje teksty, nie na podstawie jawności, tylko na podstawie tego, co wiedzieli o księdze wejść i wyjść. To jest jeden ze standardów, który można by w Polsce wprowadzić, zdając sobie sprawę z tego, że mogą być jakieś przyczyny, dla których to nie jest takie proste, nie mówimy już zaraz natychmiast, mówimy tylko porozmawiajmy o tym. Ale tak jak powiedziałam, najważniejsze są wybory. Nie wiem, czy bo kampania wyborcza już ruszyła pełną parą. Nie wiem, czy wy to też czujecie, ale ja chciałam o czym innym. O tym, że mamy wrażenie, że jest jakiś inny klimat. Coś takiego się w ludziach zrobiło, że my mamy nadzieję, że możemy dużo zrobić. My, obywatelki i obywatele. Oraz, że my dużo rozumiemy z tego, co się dzieje. Że politycy chyba się nie zorientowali, że jest inaczej. Ale może nam się tylko tak wydaje. Bardzo byśmy byli ciekawi, czy wy też widzicie jakieś symptomy, oznaki tego, że coś jest inaczej. Ale przytoczę dowód na to, co się dzieje. Internety w tym tygodniu wygrała Hanna Zdanowska, czyli obecna prezydentka Łodzi. Michał Dąbrowski, dziennikarz Radia SK z Łodzi, zrobił sobie taką przebieżkę po profilach społecznościowych spółek miejskich i zrobił zestawienie. 13 lutego na wszystkich profilach wielkie zdjęcie Hanny Zdanowskiej z napisem coś w rodzaju startuję, robię to dla Łodzi i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że ludzie rozumieją, że to jest złe. Zrobił się spory szum w internecie i ludzie zaczęli tę sprawę wytykać, rozumieć.
bo ludzie, generalnie ludzie, czyli my wszyscy obywatele, zrozumieliśmy, że coś jest nie tak wtedy, kiedy rządzący, którzy mają dostęp do różnych zasobów, naszych wspólnych zasobów, bo przecież to są czy to zasoby państwowe, czy miejskie, biorą je sobie i mówią, a teraz ja się pokażę z tej ładnej strony, a teraz ja zajmę to miejsce, a teraz ja wydam decyzję, która będzie korzystna dla mojego elektoratu. Okazuje się, że nie jest nam tak łatwo opowiedzieć tej historii w taki sposób, żebyśmy my, jako obywatele, nie zauważali, że jesteśmy manipulowani. I to jest moja wielka nadzieja. Nasze państwo, którego symbolem jest orzeł biały, zostało przez ostatnie prawie 35 lat dosyć mocno przeciągnięte przez różne nieciekawe sytuacje. Nasz orzeł jest mocno zmęczony, potargany. I teraz tylko od nas, obywateli, zależy to, czy my się o niego odpowiednio zaopiekujemy i przywrócimy mu dawną świetność. Dlatego zachęcam Was, przyłączcie się do nas. To jest to, co my robimy na co dzień, ale byliśmy nieskuteczni, póki nie widzieliśmy tej energii, która jest w ludziach. I teraz wydaje nam się, że jest historyczna, jedyna, wyjątkowa szansa, bo my, obywatele, zaczęliśmy chcieć, wymagać i oczekiwać. Wesprzyjcie nas, przekazując nam 1,5% swojego podatku lub darowiznę, ponieważ to dbanie o orła jest bardzo trudnym, wymagającym regularnej pracy zadaniem, ale też Wasze wsparcie pokazuje nam, że my naprawdę działamy razem. To jest jakaś platforma do dyskusji, jakaś platforma do mówienia, że Polska jest dla nas ważna. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień.